Cześć, dziś długo po przerwie na koronawirusa i po wstydzie, jaki zobaczyłem, po walce Hereinusa z Adamem Kownackim, to jak Adam przegrał tą walkę, to jest rzeczywiście wstyd, bo walka była do wygrania, a porażka była tak żałosna. O co mi chodzi, mianowicie, że Adam po prostu padł po niezbyt mocnych ciosach. Zadane te ciosy były lekkie, lewy, prawy, z dalekiej odległości. To nawet nie było z doskoku czy z całym tułowiem zadane te ciosy. Po prostu padł jak mucha i wiadomo, że Hellenius jest wysoki, ma długie ręce i jak się walczy z takimi zawodnikami, pokazał chociażby ten Meksykanin, co walczył z Joshuą. Jak się walczy z takimi bokserami, Adam nie unikał ciosów, wszystko przyjmuje na głowę, więc to tak wyglądało. Jakby ten Hellenius wbił w worek, po prostu, no tak się nie walczy, braki Kownackiego są olbrzymie, tak jak mówiłem, że mistrzem nie będzie, mimo że tam w poprzedniej walce wygrał w drugiej rundzie bodajże z Washingtonem, to powiedziałem, że mistrzem nie będzie i niestety kariera Adama, jeżeli będzie tak dalej walczył, to zmierza ku końcowi. Szpilka miał słabe ciosy, ma to wiadomo, ale od Szpilki też zbierał Adam ciosy, a Szpilka jest no, małym bokserem. No Adam z tymi najcięższymi nie ma szans, po prostu to będą szybkie nokauty. Także no, ta przerwa była spowodowana właśnie wynikiem tej walki. Nie mogłem uwierzyć, że Adam nie miał w ogóle taktyki, tylko się rzucił. No, ale chociaż mógł mieć obronę, a tej obrony nie było. Hellenius zgadza się na rewanż. Mówi, że to będzie łatwa walka. I ja się z nim zgadzam. No, bo Adam jest jak kołek. Po prostu. Gdyby zobaczył, jak walczy Usyk, jak schodzi z linii ciosów, jak Gołowkin schodzi, no to jest najwyższa klasa. Adam jest po prostu w tym żałosny. Także do usłyszenia, hej.